pierwsze, tworząc edycje miejskie, na początku zwracamy się do Urzędu Miasta, do władz, czy są zainteresowane takim projektem. No i tak jak w większości przypadków, miasto bardzo ucieszyło się na to, że wychodzimy z inicjatywą stworzenia tej edycji opolskiej i udało nam się nawiązać bardzo fajną współpracę. Najsławniejsza gra planszowa, Monopoly, przez wiele pokoleń Polaków i nie tylko, ogrywana na całym świecie, ucząca, jak robić biznes, pierwsze kroki, zakupy hoteli, innych nieruchomości. To wszystko w tej chwili będzie poświęcone również Opolu. Będziemy mieli swoją własną miejską edycję Monopoly Opole z różnymi punktami atrakcyjnymi miasta, które po prostu każdy z nas będzie mógł w tejże kupić. Oczywiście dla zabawy. Opolskim akcentem takim bardzo mocnym będzie to, że najdroższym obiektem na planszy będzie Amfiteat Opolski, czyli miejsce, z którego jesteśmy dumni. O tym, co jeszcze mogą zdecydować mieszkańcy w otwartym głosowaniu. Naszym jako miasta warunkiem było to, żeby oddać możliwość głosowania również samym mieszkańcom. Czyli przez najbliższy tydzień mieszkańcy w sądzie na stronie internetowej miasta Opola mogą głosować i wybrać spośród 21 propozycji to, które na pewno trafi na planszę i będzie drugim co do ważności na tej planszy. Czyli będzie miało zaraz po amfiteatrze największą wartość. Na pewno na planszy, oprócz takich charakterystycznych miejsc związanych z Opolem, pojawią się również partnerzy komercyjni. Tak jest również w innych miastach przy realizacji tego projektu. Są to największe firmy, instytucje, uczelnie, które też tam będą umieszczone i każdy będzie mógł kupić hotel, dom właśnie znajdujący się w tej lokalizacji. W ten sposób gra staje się jeszcze bardziej popularna, bo również osoby związane z danymi instytucjami czy firmami są zainteresowane tym, żeby tą grę kupić. Pierwszy nakład to 4000 egzemplarzy i trafi on do sprzedaży ogólnopolskiej, czyli każdy w Polsce, a i nie tylko, bo gra będzie dostępna w internecie, będzie dostępna w centrach handlowych, będzie dostępna w najpopularniejszych sieciach handlowych, będzie mógł sobie taką grę nabyć. Natomiast biorąc pod uwagę doświadczenia producenta gry, przekazano nam, że zwykle to jest taki bazowy, wyjściowa ilość gier. 4000 to jest bardzo realna liczba, jeżeli chodzi o miasto, które ma ponad 100 tysięcy mieszkańców. My już stworzyliśmy edycję gry Monopoly na całym świecie. Jeżeli chodzi o Polskę, to stworzyliśmy około 10 edycji miejskich i tam ta sprzedaż była naprawdę na wysokim poziomie i spokojnie, myślę, że mieszkańcy Opola te 4000 egzemplarzy będą mieli w domach na pewno i też planujemy kolejne dodruki. Jeżeli ta sprzedaż będzie na wysokim poziomie, bez problemu będziemy wprowadzać kolejne egzemplarze gry na rynek. Według informacji przekazanych przez producenta, premiera gry będzie miała miejsce w październiku, czyli jesienią tego roku. Właśnie tutaj w Opolu zaprezentujemy dużą planszę. Każdy będzie mógł sobie w tą grę zagrać. No i mam nadzieję, zorganizujemy też taki ogólnoopolski konkurs dla mieszkańców, gdzie będzie można sobie usiąść przy Monopoly Opole, zagrać i kupić te miejsca, lokalizacje, które w tej grze się pojawią. Mnie osobiście bardzo cieszy ta inicjatywa, bo sam od lat gram w Monopoly. Rzeczywiście od wielu, wielu lat jest to dla mnie rodzinna rozrywka, a to, że ktoś przy okazji będzie mógł poznać Opole i nawet wirtualnie stać się właścicielem choćby Wieży Piastowskiej, a kto wie, czy jeszcze nie innych atrakcji miasta, to myślę, że to fajna atrakcja.